2 grudnia 2022 roku spotykamy się w Żernicy o 7 rano, pakujemy i ruszamy w stronę Lubaczowa. Bardzo chcieliśmy pojechać ubiegłoroczną trasą do przyjaciół, rodaków i bliskich nam miejsc za wschodnią granicą. Nie znalazła się jednak firma ubezpieczeniowa gotowa ubezpieczyć autokar udający się w strefę wojny. Z pomocą przyszli nam przyjaciele, wójt gminy Lubaczów, pan Wiesław Kapel, przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego, pani Marta Tabaczek, oraz samorząd gminy Lubaczów, dzięki którym nie musieliśmy korczować na granicy, aby przekazywać dary. Wszystko odbyło się sprawnie, a gospodarze dołożyli również mnóstwo swoich darów i środków finansowych. Nakarmili, zapewnili nam nocleg i zorganizowali wspólne spotkanie. Tym razem to nasi przyjaciele ze Lwowa i okolic przyjechali do Lubaczowa, by odebrać przewiezione przez nas dary. I choć przez chwilę mogli poczuć się normalnie, w ciepłym pokoju, nie słysząc alarmów, karabinów i wybuchów bomb. Absolutnie tak nie jest. Ja się bardzo cieszę, że Państwo do nas przyjechaliście. Ja nazywam się Marta Tabaczek i reprezentuję całą gminę Lubaczów, a jutro spotkacie się Państwo z pozostałymi naszym drodzy Państwo. Mam nadzieję, że rozpakowaliście się, że pokoje są wystarczająco wygodne. Mam nadzieję, ciepłe, tak. Ja bym, no, jeżeli wziąć i zabytek i Orleta, to przynajmniej po 10 lat będzie pracowany sam. I na przykład takie rzeczy jak latarki, pawe pany. W szybkim tempie zjedliśmy kolację i postanowiliśmy, że jeszcze dziś udamy się do sklepów, by za zgromadzone środki od darczyńców i sponsorów zakupić żywność długoterminową i wiele innych niezbędnych rzeczy, o których powiedzieli nam nasi przyjaciele ze Lwowa. Wsłuchując się w potrzeby naszych przyjaciół Polaków, mieszkających na terenach objętych wojną, każdą złotówkę staraliśmy się wydać skrupulatnie, zgodnie z ich zapotrzebowaniem, zgłoszonymi problemami. Braliśmy na szale to, co jest bardziej przydatne, butelka oleju czy powerbank, świeczka czy konserwa. 21, 25, to jest... No weź po głowę 10. Ten makleter są w oleju, kurde, świetnie. Kolejne zadanie wykonane. Tuż przed godziną 23 udało nam się dokończyć zakupy. Jesteśmy zmęczeni, ale bardzo usatysfakcjonowani, że się udało. Co znaczy otrzymywać? Oni teraz wszyscy piszą, że mają dzieci niepełnosprawne, tak? No to jest, i otrzymują 2119. No to rodacy pracują na tą sumę, my, a nie gratis. I pracujemy, i nijakiej emerytury nie mamy. I pracy, mamy 250 zł emerytury na nie Ukrainie, a ceny są wyższe niż w kraju. Ale ja mamy swoje obowiązki. I chyba nikt nie widział tutaj Polaków coś żądających. Polacy są tam. I jakie Polacy przyjeżdżają ze Lwowa, jak byli? Poza wsparciem dla polskich organizacji i społeczności parafialnych, pospieszyliśmy z pomocą również tam, gdzie w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się znane nam osobiście rodziny. W Połonnem, Samborze, we Lwowie, niepełnosprawni czekający na operację, wymagający specjalnych środków na leczenie. To, że jesteśmy tutaj, to zawdzięczamy pani przewodniczącej Rady Powiatu, ale przede wszystkim panu wójtowi gminy Lubaczów. Jesteście dzisiaj, bo zawdzięczacie to wszystko tutaj pani Danusi. A to druga strona. A my z otwartymi ramionami, tak jak mówiłem do pani Danusi, przyjmujemy państwa i na tyle, na ile możemy, razem z całą rzeszą osób, które reprezentują różne środowiska, organizacje, również kresowe, chcemy państwu pomóc i chcemy pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują tam za wschodnią granicą. To jest dla nas najważniejsze. Myślę, że dla państwa też. I całe serce oddamy, żeby tutaj wszystko się udało.
gramy razem w tej samej drużynie. Dlatego to dla tamtego, no i o sobie nie myśli. Ty najsilniejszy przyjeżdża po prostu. Tak, nie. Tak. Nie, ja jestem najmłodszy. Tak jest. I ja pan ze mną jest. Niezwykła sprawa. To my nad takim maleńkim autem, no ja nie. A wczoraj piękna sprawa. Chcemy to wszystko, no to co wydajecie, to jedno ja mogę powiedzieć, że ono nie przypada. Idzie do tych Polaków, jakie są w Lwowie, no w ręce. Ale te koperty, że pani Danusia daje, to ona mnie dała po pół Ukrainy. Nie tylko do Lwowie rozdać, ale powiem, mnie z Barasz, Winnica, Żytomierz, tam Kresne takie, czy nazywa się koło samego Żytomierza. Tam jest taki ksiądz, jakby pan go zobaczył, to już by pan by sam jechał właśnie. Bardzo uczciwy, bardzo taki... Połatana sutanna. Ja nawet nie wiem, jak powiedzieć. I trzymał siebie, trzymał 200 uchodźców, teraz jest 180. No, a każdy dzień coś trzeba dać. To ja powiem tak. A tam jest taka rodzina, ta, że ma 5 dzieci jakie. Roman, nie Roman Szukusz. No jest rodzina, jaka dzieci są zaangażowane w kościele, jak w szkole rodzą, ale oni rozdawali cały czas, robili kanapki, rozdawali na dworcu kolejowym. Ale jeszcze my w Lwowie mamy przy katedrze, mamy, no to można powiedzieć, fundacja Dajmy Nadzieję dzieciom. To oni jak raz tam cały czas dają dzieciom, pomagają i ksiądz pomaga. I pani Danusia nie obdzieliła i tego razu, i tą fundację Dajmy Nadzieję, no i różne nasze fundacje. Nie lepiej powiedzieć, jakiej fundacji ona zapomniała dać, aby przeliczyć wszystkie fundacje. Maria, powiedzmy tak, ja tu tylko organizuję tę pomoc, natomiast to ludzie wielkiego serca złożyli się na to, abyśmy mogli wręczyć tobie te środki, które mają pomóc w tych najtrudniejszych czasach tym, którzy szczególnie tej pomocy potrzebują. To nie o mnie chodzi. Ja nie powiedziałam, że o pani chodzi, ale jakby pani nie było, nie było, ja by tak powiedział, auto bez motoru może pojechać, choć pełny będzie tych paczek. Dziękuję uprzejmie za takie... Dziękuję. Dziękuję za dobre słowo, ale kochani, korzystając, że jesteśmy w takim fajnym gronie, chciałam powiedzieć, że bez pomocy pana wójta gminy Lubaczów, pana Wiesława Kapla, bez pomocy pani przewodniczącej Rady Powiatu Marty Tabaczyk, my byśmy nie byli w stanie dopiąć tego tak, jak to po prostu się udało. Ja już wspominałam tutaj, witając się z panem wójtem, że bylibyśmy skazani na to, aby z naszym transportem stać pod granicą, przy, powiedzmy w Mościskach, i czekać, aż przekroczą granicę kolejno nasi rodacy, i to 2 godziny, 5 godzin, 14 godzin, różnie by to było, panie wójcie. Tu mówię w imieniu nas wszystkich. Wielka sprawa, Lwów zapłać. To ja dziękuję, że możemy w tym projekcie pełnym serca, nadziei uczestniczyć, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy tutaj jako samorządy lokalne, nawet te najbliższe, najbliżej położone granicy, mogli wspierać te inicjatywy z głębi Polski i wspierać przede wszystkim tych najbardziej potrzebujących za granicą. To, że uczestniczymy w tym projekcie, to też jest dla nas ogromne wyróżnienie. Proszę też o tym pamiętać, bo każda rzecz, która wiąże się z pomocą Polakom na wschodzie, pomocą tym osobom poszkodowanym na wschodzie, głównie na Ukrainie, jest celem też i naszego działania, funkcjonowania tutaj na terenie naszej gminy. Jak zresztą państwo pewnie wiecie, od wielu lat tymi tematami kresowymi się zajmujemy, a ten wątek taki typowo związany z humanizmem, z pomocą drugiemu człowiekowi w tej najtrudniejszej sytuacji, jest dla nas takim nowym doświadczeniem, ale myślę, że chyba najważniejszym w tym, co dotychczas robiliśmy. I to, że dzisiaj tutaj jesteśmy i staramy się to w tym zakresie pomóc zorganizować ten przejazd, ale też i dodatkowe rzeczy, które na pewno przydadzą się tam we Lwowie i w innych miejscach na Ukrainie, jest dla nas też ogromnie ważne i możemy także, nawet chcemy,
chcemy, by ta pomoc była jeszcze większa. Zależy nam na tym, by te wszystkie rzeczy tutaj zgromadzone, środki także zgromadzone, jak najszybciej dotarły do potrzebujących. I nawet dzisiaj, jeżeli one nie zostaną w całości zabrane, to mogę zadeklarować, że jesteśmy w stanie zaraz po niedzieli to podesłać pod wskazany adres osobnym transportem i by to dotarło do tego miejsca, do którego no, potrzeba by dotarło. Także jeżeli dzisiaj to nie zostanie zabrane, to bardzo chętnie zaraz po niedzieli to podeślemy odrębnym transportem. Panie wójcie, ta deklaracja jest dla nas ogromnie cenna, a myślę, że podwójnie cenna dla tych, do których trafi to wszystko zgromadzone tutaj, w Lubaczowie, w całym powiecie, ale również to, co my wieziemy ze Śląska, co mogliśmy wczoraj w Lubaczowie jeszcze kupić dzięki dotacji, jakiej udzieliło nam Polskie Radio Katowice. Ja chciałam najuprzejmiej podziękować pani przewodniczącej Rady. Idę teraz też z mikrofonu. Teraz poproszę w tym kierunku. Pani przewodnicząca, no kawał roboty i tak po kobiecemu wielkim, troskliwym sercem otoczyła pani i tych, do których skierowana jest ta pomoc, ale również nas, którzy przyjechaliśmy no z myślą, żeby dołożyć swoich rąk już na tym finale naszej akcji. To tak naprawdę witam bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście państwo tutaj z nami. To nasz obowiązek. Wiemy, jak wygląda konflikt zbrojny tak naprawdę od pierwszych dni, jak ta sytuacja zaistniała za granicą ukraińską i zmagaliśmy się z tym, staraliśmy się pomagać od pierwszych dni. Czy to na miasteczku namiotowym, które zostało właśnie zorganizowane przez gminę Lubaczów i samorządy, organizacje pozarządowe, czy to w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy, właśnie tutaj w Domu Kultury w Krowicy samej zorganizowany został punkt recepcyjny, to tutaj uchodźcy mogli w pierwszych momentach, zaraz jak przekroczyli przejście graniczne, znaleźć schronienie, ciepły posiłek i mam nadzieję, że tak będzie już cały czas, że będziemy mogli, że będziemy państwu pomagać. Pomagać będziemy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują, a to dla nas po prostu zaszczyt móc państwu pomóc i deklarujemy swoją pomoc cały czas. Ja mówię, ja bardzo się cieszę, że jestem w tą akcję zaangażowana, ale to nie tylko ja, to moi współpracownicy, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, jest z nami także pani dyrektor szkoły, która też nas w tym wszystkim bardzo wspiera, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej, bo wszyscy razem tutaj jesteśmy i po prostu tworzymy to wszystko, co jest państwu potrzebne właśnie tam za granicą, żebyście mogli państwo czuć, że tutaj w Polsce, a tak naprawdę bardzo blisko granicy z Ukrainą, są życzliwi ludzie, którzy zawsze służą swoją pomocą. To po prostu jest wielka rzecz. Jedynie co ja mam, może w imieniu pana prezesa, w własnym imieniu mogę powiedzieć, Ani jeden papierek nie zginie, ani jeden papierek nie dotrze tam, gdzie nie powinien dotrzeć. Tylko to wszystko będzie dostarczone ludziom w potrzebie, Polakom, ludziom w potrzebie. My jesteśmy ludzie już po 70 i nigdy nie myśleliśmy, że to, co przeżyli nasi dziadkowie, nasi rodzice w tym życiu my doświadczymy to samo. No ale niestety jest taka prawda. Jest taka prawda, że ktoś w tej biedzie pierwszy wyciągnął rękę. Ktoś pierwszy otworzył swoje serce. Ja mówiłem pani Daniu, że na pytanie Ukraińców, czemu się to stało, bo Polacy są najbardziej wierzącym narodem na świecie. Ta wiara. I tak jak ja mówię, że mnie potrzymuje modlitwa na rożeńcu, kiedy my prosimy o łaski dla siebie, ale najpierw dla tego, kto tego jeszcze najbardziej potrzebuje. Bo może nam wydawać się, że nam jest źle w tej chwili. Może wydawać się, że musimy się załamać. Ale my powinni pamiętać, że komuś w tej chwili jest jeszcze gorzej. W tamtych okopach, tamtym ludziom, którzy uciekali tutaj do Polski, za przeproszeniem, tak brzydko mówię, bez majtek. Ale to taka prawda. A ja muszę dodać, że my wieziemy również różańce od naszego sponsora Tadeusza Orlańskiego Poczobuta, bo powiedział, że w chwilach zwątpienia,
kiedy kromka chleba jest potrzebna, ale również przede wszystkim wsparcie u Boga, to również ten różaniec. I cieszę się, że trafiliśmy tym właśnie darem w samo sedno, bo rzeczywiście potrzebne. Ja chcę wszystkim podziękować za to. Niech Pan Bóg wam pomaga. I niech Pan Bóg wam daje zdrowia. A u nas jeszcze się teraz w Lwowie mówi, jeszcze pokoju. Bo każdy dzień prawie syreny huczą, ludzie się boją. No i żyjemy jak żyjemy, dajemy sobie radę. Żyjemy prawie bez światła. Bóg zapłać wam za to wszystko. Dziękuję ja od swego imienia i od imienia tych ludzi, jakie to otrzymają. Niech Pan Bóg wam daje zdrowie, no i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże wam. Na liście obdarowanych znalazły się Katolicki Uniwersytet III wieku i Uniwersytet III wieku we Lwowie, Towarzystwo Kultury Polskiej w Łanowicach, Wojutyczach, Biskowicach, na Dybach, Polska Szkoła i Przedszkole w Łanowicach, Szkoła Polska w Mościskach, Szkoła Polska i Polskie Przedszkole w Strzelczyskach, Towarzystwo Pomocy Polakom Wielkie Serce w Nowym Rozdole, siostry franciszkanki rodziny Maryi w Samborze, prowadzące szkółkę niedzielną i sprawujące opiekę nad rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, siostry Józefitki we Lwowie opiekujące się chorymi, Towarzystwo Kultury Polskiej w Chałszczyńcach i Podwołoczyskach, Towarzystwo Kultury Polskiej w Zbarażu, Towarzystwo Kultury Polskiej w Mościskach i Strzelczyskach, siostry dominikanki w Żółkwi prowadzące szkołę sobotnio-niedzielną dla stuosobowej grupy dzieci z rodzin polskich i mieszanych. Katedra Łacińska we Lwowie na pomoc dla najbiedniejszych parafian. Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej Zabytek. Polskie Radio Lwów. Towarzystwo Kultury Polskiej w Strzelczyskach. Zespół Faustyna w Równem. Fundacja doktora Mosinga, opiekująca się chorymi i niepełnosprawnymi. Polskie rodziny w miejscowości Tajinsza w Kazachstanie. Ksiądz Szulak w miejscowości Krasne. Ksiądz dr Michał Bajcar. Stowarzyszenie Rodzina Rodzin we Lwowie i opiekująca się ludźmi niepełnosprawnymi Fundacja Dajmy Nadzieję. Poza przekazanymi środkami finansowymi zakupiliśmy dodatkową żywność, lekarstwa, środki czystości, powerbanki, latarki USB. Na wysyłkę czeka jeszcze 300 paczek ze słodyczami, przygotowanymi przez założyciela Centrum Macierz Polonii Marka Peteckiego z Krakowa. Tęskni do niej. Polski tak dobrej jak codzienna kromka chleba. Polski tak dumnej jak choinka przy stajence. Dziś, Panie Boże, takiej Polski nam potrzeba. O taką Polskę prośmy dziecię. O nic więcej. Kochani, razem z Panem Wójtem chcieliśmy wręczyć ten chleb naszym gościom ze wschodu, bo zawsze tak jest, że oni nas witają chlebem i ta chwila dzisiaj szczególna nadeszła. No, tym razem serdecznie Was witamy w domu, tutaj właśnie w Polsce. Dziękujemy serdecznie, że jesteście. Dziękujemy, że razem możemy tutaj być i tak jak tutaj Pani Danusia pięknie nas wprowadziła tym cudownym wierszem, mamy nadzieję, że rzeczywiście taką Polskę będziemy razem tworzyć. Pełną ciepła, miłości, radości, współpracy, tego wszystkiego, co także pozwoli Wam w spokoju i nadziei żyć tam w Lwowie i Mościskach. Dziękujemy serdecznie. Panie Wojcie, i my też dziękujemy. Dziękujemy Wam, jesteśmy bardzo wzruszeni. Ja nawet nie mogę powiedzieć, że zaprosiliście nas na te Mikołajki, że my tu jesteśmy, że możemy być, no i chcemy być dalej. Proszę jeszcze coś Panie Mikołaj. Cóż, my oczywiście serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy Pani Prezes, dziękujemy Panu Wójtowi, Pani Przewodniczącej. Dziękujemy
Wam, drodzy rodacy. Dziękujemy za to zaproszenie, że mogliśmy tutaj do Was przyjechać, że możemy tutaj z Wami świętować Mikołajki. Nie wiem nawet, nie widzę, że takie połączone już ze świętami jest taki duch świąt Bożego Narodzenia. Mi się już kojarzy, że za chwilę usiądziemy tutaj wszyscy do stołu i będzie to taka nasza już wspólna Wigilia, ponieważ przez wirusa nie mogliście, przez COVID nie mogliśmy się spotykać przez 2 lata. Teraz wojna na Ukrainie też jakoś tak nie pozwoliła, żebyście mogli Państwo do nas przyjechać. Znaczy do nas, do siebie, bo przecież wszyscy zawsze pamiętamy, czy jest Lwów, prawda? Nie zapominajmy tego. I dlatego jak przyjeżdżacie na Ukrainę, to uważam, że przyjeżdżacie do. Tak. I dlatego z serca dziękuję. Z całego serca dziękuję. Nazajutrz udaliśmy się do konkatedry lubaczowskiej, gdzie dla zgromadzonych w niej wiernych zaśpiewał Grzegorz Podwójny. Więc mówią, że ja stąd, tam zostało wszystko. Dziś mam wielki żal, że kiedyś Polska, a dziś tam obcy kraj. Gdy wspominam tamtych, polską świeczkę ktoś zapalił. Panie, polski kapłan, twym narzędziem był, gdy wyrywał małe dzieci z ręki kata. Wów jest w nas, epopeja bez końca trwa. Lwów jest w nas, w naszych sercach zatrzymał się czas. Tylko czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy? Projekt Zaświeć gwiazdko dla Polaków na Kresach został dofinansowany z budżetu samorządu województwa śląskiego. Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom, firmom, przedsiębiorstwom, osobom prywatnym, ludziom wielkiego serca. Nasza akcja pomocy trwa.